Karkonoski Klaster Energii. Karkonoski Klaster Energii powstał z uwagi na potrzeby czasu i regionu. Misją klastra jest poprawa środowiska naturalnego, ograniczenie niskiej emisji, zapewnienie dostępu do alternatywnych źródeł energii oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki w oparciu o naturalne walory przyrodnicze. Związek Gmin Karkonoski zainicjował powstanie klastra. Założycielami Karkonoskiego Klastra Energii są Tauron Ekoenergia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Związek Gmin Karkonoskich, reprezentujący interesy zrzeszonych w nim gmin, gmina Mysłakowice, gmina Podgórzyn, gmina Karpacz, gmina Kowary, gmina Szklarska Poręba, gmina Piechowice oraz gmina Jeżów Sudecki. Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Green Energy Power, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poltegor Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych imienia Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk. Uczestnikami klastra mogą być osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane rozwojem potencjału energetycznego na obszarze działania klastra. Celem działalności jest stworzenie zrównoważonego rozwoju energetycznego na obszarze powiatu jeleniogórskiego, wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii dla członków klastra, a tym samym zadbanie o zaspokojenie energetyczne w perspektywie zbliżającego się deficytu energetycznego. Karkonoski Klaster Energii jest projektem o ogromnym potencjale. Cechą szczególną jest jego turystyczny charakter. Bycie uczestnikiem Karkonoskiego Klastra Energii to promowanie czystych Karkonoszy jako obszaru stosowania odnawialnych źródeł energii. Naszym celem jest wprowadzanie tych działań w hotelu w Karpaczu i rozpowszechnianie i promowanie projektów mających na celu likwidację niskiej emisji w Karpaczu, jak i w całym Karkonoskim Klastrze Energii. Zamek Karpniki przystąpił do Karkonoskiego Klastra Energii ze względu na poparcie idei dbałości o środowisko. W tej chwili jesteśmy obiektem ogrzewanym wodą termalną. W naszych planach inwestycyjnych znajduje się budowa farmy fotowoltaicznej. Mamy ambicje zostać obiektem zeroemisyjnym. Kompleksowe spojrzenie, wykorzystywanie nowych systemów oraz planowanie biznesu w oparciu o potrzeby rynku stwarza przedsiębiorcom zorganizowanym w klastrze szereg możliwości rozwoju. Uruchamiamy właśnie program carsharingu korporacyjnego, czyli systemu umożliwiającego gościom hotelowym wynajmowanie samochodów elektrycznych po objeździe po tym terenie. Karkonosze należą do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Klaster wpisuje się w turystyczny charakter regionu, otwartego i przyjaznego zarówno dla odwiedzających, jak i mieszkańców. Wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu poprawę jakości powietrza czy zmniejszenie wydatków energetycznych jak najbardziej wpisują się w to, co Karpacz chce robić, chce realizować, stąd nasza decyzja. Odpowiedzialna i świadoma, aby miasto Karpacz przystąpiło do Karkonoskiego Klastra Energii.
klastry powstają właśnie z racji tego, że są to działania stricte innowacyjne. Mamy nadzieję, że dzięki przystąpieniu do tego klastra będziemy realizować wiele projektów. Przede wszystkim tutaj staramy się zidentyfikować nasze potencjały do tego, aby wprowadzić nowe, innowacyjne rozwiązania związane z produkcją energii, żeby ta energia w Szklarskiej Porębie jednak była tańsza. Klaster energii adresowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców. Jest on platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz środowiskiem naukowym, koordynacją działań klastra karkonoskiego oraz wsparciem merytorycznym zajmuje się spółka Tauron Ekoenergia, jeden z wiodących w Polsce wytwórców zielonej energii. Klaster karkonoski jest klastrem, który nastawiony jest głównie na turystykę, na wykorzystanie obszarów, w którym funkcjonuje. Tauron Ekoenergia zgłosiła akces do tego klastra, została nim koordynatorem. Mamy zamiar energię właśnie dostarczać w ramach klastra. Oczywiście to przyczyni się do tego, że obszar ten będzie czysty ekologicznie. A myślę, że jest to bardzo ważne w momencie, kiedy uczestnicy klastra stawiają właśnie na turystykę, na związane z tym środowisko. Myślę, że spełniamy właśnie te oczekiwania. Położenie geograficzne, walory krajoznawcze oraz bogata historia regionu sprawiają, że Karkonosze są polskim dobrem narodowym. Proekologiczne założenia i cele Karkonoskiego Klastra Energii w naturalny sposób uzupełniają i wzmacniają działania lokalnej społeczności prowadzone w ramach projektu Czyste Karkonosze. Karkonoski Klaster Energii. Naturalnie najlepszym.